Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś opowieść 41 pod tytułem Niezłomny na skraju Piekieł. To opowieść o Stanisławie Chybińskim, więźniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz oznaczonym numerem 6810, uciekinierze z obozu. Jednym z najważniejszych konspiratorów Armii Krajowej pod obozem, autorze jednego z pierwszych raportów o Auschwitz, które dotarły do komendy głównej AK, odważnym i rozważnym żołnierzu, dobrym człowieku. Tradycyjny apel na początek. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe historie. Miejcie na uwadze to, że każda wasza aktywność może być powodem zwiększenia zasięgów tego podcastu, na czym nam bardzo zależy, myślę, że wam również. Pamiętajcie także, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do szacownego grona naszych patronów, lub poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj na YouTube. Oczywiście podziękowania dla Was za to, że jesteście. Że jest Was coraz więcej i mam nadzieję, że taki trend będzie się utrzymywał. Stanisław Chybiński, syn Jana i Ludwiki z domu Fałęcka, urodził się 20 grudnia 1905 roku w Kijowie w polskiej rodzinie. Po wojnie polsko-bolszewickiej jako repatriant wrócił do Polski. W drugiej połowie lat 30. Był współwłaścicielem przedsiębiorstwa budowlanego inżynier Hubert i spółka. Pod okupacją niemiecką nie mógł sobie znaleźć miejsca. Podjął próbę dotarcia na Węgry, skąd chciał się przedostać do polskiej armii we Francji, by walczyć z okupantem. Schwytany przez Niemców w 1940 roku, podczas próby przekroczenia granicy słowackiej, został osadzony w więzieniu w Jaśle. Skąd trafił do tarnowskiego więzienia. 4 grudnia 1940 roku w grupie 103 więźniów został deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i oznaczony numerem 6810. Udało mu się przeżyć pierwsze, najtrudniejsze tygodnie w obozie i szybko otrząsnąć ze wstrząsu, jaki powodują straszliwie ciężkie warunki życia więźniów, niebywały terror i świadomość ciągłego zagrożenia śmiercią. Starał się znaleźć dla siebie najlepsze miejsce, które da mu jakieś szanse na przeżycie. Z czasem uśmiechnęło się do niego obozowe szczęście. I trafił do komanda mierników, które pracowało na zewnątrz obozu. Było to jedno z najlepszych komand. Jego członkowie znajdowali się w uprzywilejowanej sytuacji. Wychodzili na pomiary poza obóz i strzeżone tereny strefy obozowej, gdzie mogli w tajemnicy przed pilnującymi ich esesmanami lub też za ich cichym przyzwoleniem. Nawiązywać kontakty z okolicznymi polskimi mieszkańcami i zdobywać dzięki temu jakieś dodatkowe jedzenie. Z czasem miernicy nawiązali kontakty także z działającym w Oświęcim i okolicy polskim ruchem oporu, a wielu z nich przystąpiło do Związku Organizacji Wojskowej, obozowej konspiracji założonej przez Witolda Pileckiego. Chybiński nawiązał bliskie relacje z miernikami z pierwszego transportu: Kazimierzem Jarzębowskim, numer obozowy 115, i Florianem Basińskim, numer 365, który trafił do obozu pod fałszywym nazwiskiem Józef Rotter. Jarzębowski, zawodowy geometra, samodzielnie kierował jedną z grup roboczych mierników. Już jesienią 1940 roku Udało mu się nawiązać stały kontakt z Heleną Płotnicką, mieszkanką przecieżynakołobrzeszcz w pobliżu strefy interesów obozu. Z czasem Chybiński i Basiński także poznali Płotnicką. Z początkiem 1940 roku, 38-letnia Helena Płotnicka, żona górnika i matka szóstki dzieci, Dorabiająca szyciem do pensji męża, została zaprzysiężona jako łączniczka Związku Walki Zbrojnej o pseudonimie Wilga. Kiedy w okolicy jej miejscowości zaczęły pojawiać się komanda więźniów, była niezwykle wstrząśnięta ich widokiem. Do tego stopnia, że nie bacząc na niebezpieczeństwo, zaczęła im pomagać. Najpóźniej od jesieni 1940 roku. Codziennie podkradała się pod obóz i podkładała w miejscach pracy więźniów przygotowaną dla nich żywność. Z czasem do tej spontanicznej pomocy nakłoniła sąsiadów i nawiązała kontakt z batalionami chłopskimi, by pozyskiwać większe ilości żywności. W tych działaniach pomagała jej czasem kilkunastoletnia córka Wanda. Wilga przekazywała także grypsy zawierające informacje o obozie komunikaty dla prasy konspiracyjnej, rozkazy, nielegalną korespondencję. Takich kontaktów jak z Płotnicką miernicy mieli więcej. Obozowe Gestapo zdawało sobie z tego sprawę, bo radio BBC, czerpiąc z docierających do Londynu kurierskich doniesień przesyłanych poza druty, przekazywało całemu światu przerażające opisy tego, co działo się w Auschwitz. Gestapo poprzez swoich konfidentów coraz bardziej starało się penetrować i kontrolować komanda więźniów pracujących poza strefą interesów obozu. Essesmani z Politische Abteilung szukali źródła tych przecieków. Zainteresowanie służb skupiało się na więźniach z dobrym wykształceniem, którzy mogliby opracowywać takie informacje i przesyłać je dalej. Nic więc dziwnego, że podejrzenia padły na mierników. Pod koniec 1942 roku, kapo komanda mierników mianowany został Stanisław Dorosiewicz, numer obozowy 18379, współpracownik polityczny Abteilung, którego Herman Langbein uznał za najbardziej niebezpiecznego szpicla w obozie macierzystym. Do komanda mierników trafił także kolega Dorosiewicza, również szpicel. Żyd Hersz Kurzweig nr 65-655. Być może w wyniku działalności Dorosiewicza i Kurzweiga 19 maja 1943 roku obozowe gestapo aresztuje Helenę Płotnicką, która niemal od trzech lat kontaktuje się z miernikami i ogrodnikami z Wieść o osadzeniu Płotnickiej i jej czternastoletniej córki Wandy w celi bloku X11 szybko dociera do mierników. Następnego dnia, 20 maja 1943 roku, uciekają z obozu Kazimierz Jarzębowski, Stanisław Chybiński i Florian Basiński. Wychodzą tylko we trójkę pod opieką jednego SS mana na pomiary prowadzone w Skidziniu i Wilczkowicach, więc przekonani są, że ich ucieczka nie spowoduje represji na współwięźniach. Częstują pilnującego ich wartownika wódką, do której wsypują proszek nasenny. Gdy ten pogrąża się we śnie, uciekają. Historycy zwykli ściśle łączyć fakt ich ucieczki z aresztowaniem Płotnickiej. Obawa przed tym, że w czasie śledztwa płotnicka zacznie sypać, miała być głównym powodem ucieczki. Nie wydaje się to właściwe. Ucieczka Chybińskiego, Jarzębowskiego i Basińskiego nie była spontanicznym, desperackim aktem. Wszyscy trzej byli członkami obozowej konspiracji założonej przez Pileckiego. Związek Organizacji Wojskowej zorganizował już kilka ucieczek. A każda z nich była starannie przygotowana i wiązała się z wyniesieniem poza obóz materiałów i raportów o funkcjonowaniu Auschwitz. I tym razem uciekinierzy wynieśli ważne dokumenty, plany obozu i krematoriów, zestawienia transportów więźniów, których przygotowanie nie byłoby możliwe w tak krótkim czasie z dnia na dzień. Zorganizowanie środka nasennego i opracowanie całej logistyki i ucieczki, znalezienie się w trzyosobowej grupie roboczej pod opieką jednego SS-mana, też nie mogło się odbyć z marszu. Można więc stwierdzić, że aresztowanie Płotnickiej tylko przyspieszyło planowaną i już przygotowaną ucieczkę. Adam Kuryłowicz, jeden z więźniów, członków obozowej konspiracji, w 1947 roku zeznał przed polskim sądem w procesie komendanta obozu. Jeden z ludzi naszej organizacji, Jarzębowski, geometra pracujący w komandzie bierników, zdołał uciec, nawiązał kontakt z organizacją zewnętrzną, dostarczył te materiały, które zdobyliśmy. Ucieczkę Chybińskiego, Jarzębowskiego i Basińskiego zorganizował działający pod kierownictwem Heleny Stupkowej Komitet Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Auschwitz przy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Partyzanci przygotowali szkic z trasą ucieczki, ubrania cywilne i czuwali w oznaczonym dniu na zbiegów, których przeprowadzono do Międzybrodzia Żywieckiego, i ulokowano w domu Anny Harat, siostry Andrzeja Harata, zastępcy szefa Inspektoratu Bielskiego Armii Krajowej. Tak zapamiętał te chwilę współpracujący ze Stubkową Zygmunt Urbańczyk, pseudonim Zagłoba. Gdzieś w końcu kwietnia 1943 roku posłała do mnie pani Stubkowa Walentego Chowańca z Grojca, z prośbą o zrobienie planu ucieczki dla trzech więźniów, mierników, którzy chcą uciekać z pomiarów robionych koło Soły pod Skidniem. Po dwóch dniach pojechałem do Oświęcimia, wioząc ze sobą gotowy plan. Po trzech dniach pani Stupkowa zawiadomiła mnie, że trzeba zawieźć ubrania do pani Anny Haratowej w Międzybrodziu, bo na górze żar pod Międzybrodziem ukryci są jeńcy, którymi ona się opiekuje. Pojechałem zaraz po południu z ubraniami, no i zabrałem trochę żywności i kartek żywnościowych, oraz pewną ilość tytoniu i litr samogonu. Jak na ucieczkę zareagowały obozowe władze, inaczej niż spodziewali się uciekinierzy. Po ucieczce z obozu Witolda Pileckiego, która miała miejsce pod koniec kwietnia 1943 roku, nie było żadnych represji wobec pozostających w obozie więźniów. Chybiński z kolegami słusznie zakładali, że podobnie będzie tym razem. Stało się jednak inaczej. Gestapo podało do publicznej wiadomości nieprawdziwą informację, że uciekinierzy otruli pilnującego ich Sesmana. W kilka dni po ucieczce w obozowym areszcie w bloku 11 znajdowało się już 28 mierników skazanych przez donosicieli Rosiewicza i Kurzweiga jako tych, którzy utrzymywali kontakty z ludnością cywilną i podejrzewani byli o udział w obozowym ruchu oporu. Wszystkich poddano okrutnemu śledztwu. Wszyscy solidarnie milczeli. Po miesięcznych przesłuchaniach z torturami 25 czerwca 1943 roku Niemcy rozstrzelali pod ścianą śmierci 13 więźniów. 17 lipca na placu przed kuchnią postawiono szubienice z 12 pętlami i po wieczornym apelu spędzono na miejsce egzekucji wszystkich więźniów. Z bunkra wyprowadzono dwunastu skutych mierników i kazano im wstąpić na stół pod stryczkami, pisze w książce o święcim walczący Józef Garniński, były więzień Auschwitz, emigracyjny historyk. Gdy komendant obozu począł odczytywać wyrok, w którym powiedziano, że egzekucja jest karą za ucieczkę połączoną z otruciem sesmana, Pogonowski na znak protestu wykopał stołek pod siebie i zawisł na pętli. Natychmiast pobiegli, podbiegli oficerowie SS i powytrącali stołki spod pozostałych skazańców. Ta zbiorowa egzekucja, stanowiąca do powrót zniesionej już odpowiedzialności zbiorowej, wstrząsnęła obozem. Helena Płotnicka i jej córka Wanda również poddawane były przez obozowe gestapo ciężkiemu, wielomiesięcznemu śledztwu. Pomimo tortur, nie zdradziły nazwisk więźniów, z którymi utrzymywały kontakt. W październiku 1943 roku Helena została skierowana do obozu w Birkenau i oznaczona numerem 65492. Zmarła w obozowym szpitalu 17 marca 1944 roku. 14-letnia Wanda Płotnicka została zwolniona z obozu. A jak potoczyły się losy uciekinierów? Pozostający na terenie przyobozowym Kazimierz Jarzębowski po dwóch miesiącach od ucieczki wpadł w ręce Niemców przypadkowo podczas zwyczajowej obławy. Obozowe gestapo znęcało się nad nim tak okrutnie, że dwukrotnie w celi bloku 11 próbował odebrać sobie życie, przecinając żyły kawałkiem szkła. Odratowano go w obozowym szpitalu. Adam Kuryłowicz zeznał po wojnie przed sądem. Jarzębowski krążył blisko obozu, chcąc mieć z nami kontakt. Został schwytany i sprowadzony do obozu. Był maltretowany w straszliwy sposób. Widziałem go leżącego na stole operacyjnym. Nie było kawałka zdrowego miejsca na głowie, na całym ciele. Wszystko było jedną raną, niebieskie. Prosił o truciznę. Nie mogliśmy mu jej dać, bo asystował lekarz SS. Jarzębowski powrócił do bloku 11. Został rozstrzelany 20 sierpnia 1943 roku pod Ścianą Śmierci. W ręce Niemców wpadł także Florian Basiński. Pod koniec 1943 roku został powieszony w Sosnowcu. Z uciekinierów ocalał jedynie. Stanisław Chybiński, który latem 1943 roku wciąż ukrywał się w domu Anny Harat w Międzybrodziu Żywieckim, niedaleko ośrodka wypoczynkowego dla załogi KL Auschwitz, wybudowanego przez więźniów obozu, w którym esesmani relaksowali się po ciężkiej pracy. Chybiński otrzymał polecenie przygotowania swojego życiorysu. I podobnie jak Witold Pilecki, Edward Ciesielski i Jan Redzej, którzy zbiegli z obozu miesiąc wcześniej, wspomnień z okresu uwięzienia w KL Auschwitz. Obszerne sprawozdanie zatytułowane Obrazki z Auschwitz przekazano władzom Armii Krajowej. To jeden z najcenniejszych raportów przygotowanych przez więźniów obozu. Chybiński opisał pierwsze tygodnie w obozie, przepełnione terrorem, walką o przetrwanie i koszmarnymi warunkami życia więźniów, metody bezpośredniego i pośredniego mordowania Polaków, los jeńców sowieckich, cyganów i żydów przywożonych z różnych krajów Europy, oszukiwanych, ograbianych z mienia i masowo mordowanych w komorach gazowych. Do sprawozdania dołączył rysunki krematoriów z komorami gazowymi Birkena, sporządzone w oparciu o autentyczne plany, objaśnił przeznaczenie poszczególnych obiektów, przebieg zagłady i spalania zwłok. Jesienią 1943 roku Stanisław Chybiński zostaje zastępcą szefa Inspektoratu Bielskiego Armii Krajowej i przyjmuje pseudonimy Lach i Karol. Postanawia pozostać na terenie przyobozowym i ściśle współpracuje z kapitanem Janem Wawrzycz Wawrzyczkiem, nowym dowódcą obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej i oddziału zbrojnego Sosienki. Jego głównym lokum staje się dworek w Kańczudzy, 12 km od Auschwitz, gdzie od dawna mieści się jedna z głównych akowskich melin. Właściciele dworu, manowscy, Zatrudniają go formalnie w charakterze placowego, który nadzoruje punktualność w karmieniu bydła i rozpoczęcie prac. Dr Władysław dziewoński z Kent usuwa mu z przedramienia tatuaż z obozowym numerem. Marcin Dziubek, historyk, badacz przy obozowej konspiracji, autor monografii, niezłomni z oddziału Sosienki, pisze Właściciel majątku Jerzy Gąszer z pochodzenia Austriak, Uniknął konfiskaty dóbr dworskich, którą prowadziło na tym terenie już od przełomu 1939 i 1940 roku niemieckie towarzystwo Ostland. Faktycznie majątkiem zarządzała wówczas jego córka Zofia Manowska wraz z niepełnosprawnym mężem Włodzimierzem. Dzięki życzliwej postawie właścicieli wiele osób zagrożonych aresztowaniem w początkowym okresie okupacji znalazło schronienie w majątku. Już w 1940 roku córka Manowskich, Irena, nosząca pseudonim Dzitka, wspólnie z kapitanem Janem Barcikiem Sołą i plutonowym Janem Jamrozem Maczugą, budowała siatkę konspiracyjną podlegającą placówce organizacji w Kętach. Szczególnie aktywnie działał w ramach tej komórki także Antoni Szlachcic z pseudonim Laura zagrożony od 1942 roku aresztowaniem ukrywał się u Manowskich oraz Surmów. Z grupą oddziału Sosienki w Kańczudze był także związany artysta malarz, wychowanek Jerzego Gonszera, Józef Chlebus. W 1942 roku został wciągnięty w konspirację przez kapitana Jana Barcika Sołę, organizującego grupę dywersyjno-partyzancką. Zajmował się przede wszystkim gromadzeniem broni, którą następnie melinowano w dworze. Była to głównie broń myśliwska, strzelby i bardziej przydatne dla konspiracji sztucery. Sam zresztą został zatrudniony przez gąszera jako pracownik dworu na podstawie posiadanego wykształcenia inżyniera rolnika. Chybiński ściśle współpracuje ze zgrupowaniem Armii Krajowej Sosienki. Nadzoruje akcję scaleniową innych ugrupowań z Armią Krajową. Jest w komórce zatwierdzającej wyroki śmierci na konfidentów. Najprawdopodobniej pod koniec 1943 roku uczestniczy w naradzie szefostwa okręgu śląskiego Armii Krajowej, podczas której rozważane są możliwości uderzenia siłami partyzanckimi na obóz i uwolnienia więźniów. Uznano wówczas, że akcja zbrojna zasadniczo byłaby możliwa do przeprowadzenia, jednak szeroko rozumiane zabezpieczenie uwolnionych w niej więźniów zupełnie niewykonalne. W lipcu 1944 roku zjawia się na terenie przyobozowym wysłany przez komendę główną Armii Krajowej podporucznik Stefan Jasiński, Urban. Jasieński to cicho ciemny, który zostaje przerzucony do Polski z rozkazami od generała Kazimierza Sosnkowskiego dotyczącymi organizacji operacji Burza. Z tego powodu najpierw działa w okolicach Wilna, a kiedy jego misja się kończy, dostaje rozkaz wyjazdu pod Oświęcim. Dowództwo Armii Krajowej wysyła go tam zapewne w związku z ponaglającymi raportami Witolda Pileckiego który usilnie próbuje przekonać swoich szefów do wyzwolenia obozu. Urban osiada w dworku na Kańczudze i przedstawia się jako prawnik z Warszawy, który po śmierci właścicielki majątku ma uregulować wszystkie sprawy formalne i finansowe. Przebywający w Kańczudze, Chybiński staje się jego głównym współpracownikiem, przewodnikiem i opiekunem. Urban traktuje swoje zadanie poważnie i początkowo, nim zaraportuje swoim przełożonym, że oswobodzenie więźniów KL Auschwitz uważa za niemożliwe, wierzy w powodzenie tej akcji i jest zdeterminowany, by doprowadzić do jej realizacji. Jeszcze w Warszawie zapoznaje się z planami odbicia więźniów opracowanymi przez podpułkownika Kazimierza Rawicza, numer obozowy 9319. I przedstawionymi dowództwu Zbrojnego podziemia w 1942 roku. Kiedy zjawia się pod oświęcimiem w kategorycznym tonie przekazuje Wawrzeczkowi, że przywozi rozkaz wyzwolenia obozu przez lokalną partyzantkę. Swoje zadania Urban realizował dość nonszalancko i o przypadkową dekonspirację było wyjątkowo łatwo. Kazimierz Paw wspominał, że wielokrotnie Jasieński udawał się pod obóz na rowerze, wykonując jakieś plany, notatki a nawet zdjęcia. Często robił to bez obstawy łączników. Urbana cechowała duża odwaga i poświęcenie w pracy na rzecz uwolnienia więźniów. Czasami graniczyła ona jednak z brawurą i pewną nieostrożnością, relacjonował po wojnie Paw. Na żądanie Urbana dowódca Sosienek organizuje konspiracyjną naradę, podczas której omawiane są plany zaatakowania obozu przez oddziały partyzanckie. Prócz nich biorą w niej udział ludzie Wawrzyczka, m.in. Edward Patkowski-Kora, który uciekł z obozu 11 sierpnia 1944 roku, Marian Mydlarz, Pawełek Krzywonos, adiutant i w tym czasie już szwagier Wawrzyczka, oraz major Stanisław Chybiński, Lach. Jasieński spodziewa się poparcia swoich zamiarów, ale Patkowski i Chybiński kategorycznie odmawiają podporządkowania się rozkazowi uderzenia na obóz. Argumentują: Zgrupujemy wszystkie oddziały z ośrodka krakowskiego i śląskiego, uderzymy na obóz i wyprowadzimy odbitych więźniów w góry. Jednak można się spodziewać, że taka akcja pociągnie za sobą wiele ofiar. W obozie możemy liczyć na w współpracę w miarę zdrowych więźniów, zwłaszcza tych, którzy trafili tam za działalność w konspiracji. Ale co stanie się z ludźmi starszymi czy słabymi, chorymi? W samym tylko Auschwitz siedzi około 20 tysięcy więźniów, bo o wyzwoleniu Birkenau, gdzie uwięzionych jest ponad 50 tysięcy ludzi, raczej nie ma mowy. A ich już w żadnej mierze podziemie nie jest w stanie przejąć, poprowadzić w góry i ukryć. Jeśli nawet udałoby się uwolnić tych 15 tysięcy w miarę zdrowych więźniów z obozu głównego i doprowadzić ich w góry, to jak ich wyżywić? W co ubrać tych ludzi? Skąd wziąć 15 tysięcy cywilnych ciepłych ubrań i butów? Gdzie położyć ich na noc, żeby zapewnić ludzkie warunki? A los tych pięciu tysięcy więźniów, którzy zostaną w obozie, bo nie będą w stanie uciekać? I tych pięćdziesięciu tysięcy, którzy siedzą w Birkenau? Ta akcja nie ma niestety sensu, a jej przeprowadzenie jest niecelowe i szkodliwe, mówią. Z ich opinią zgadzają się inni byli więźniowie obozu, uciekinierzy. Podporucznik Jasieński jeszcze nie daje za wygraną, ale informacje, które nadchodzą z ruchu oporów Auschwitz, w skrótce, wkrótce diametralnie się zmieniają. Początkowo obozowi konspiratorzy odnoszą się do planów wyzwolenia Auschwitz entuzjastycznie. Informują o zdemoralizowanej załodze i swojej gotowości do zorganizowania wewnątrz obozu akcji wysadzenia komór gazowych i krematoriów. Wkrótce jednak zaczynają raportować, że załoga SS przechodzi właśnie szkolenie na wypadek ataku z zewnątrz. A Niemcy sprawdzają, jak szybko do obozu mogą dotrzeć z odsieczą jednostki z niemieckich garnizonów w Katowicach, Bielsku i Wadowicach. W samym Oświęcimiu i okolicy jest pod bronią ponad 5000 SS-manów i żołnierzy innych niemieckich formacji. Urban wpisze w końcu do dowództwa Armii Krajowej i rządu w Londynie raport, w którym oznaje operację wyzwolenia obozu za niemożliwą do przeprowadzenia. Akcja ataku na KL Auschwitz zostaje zaniechana, ale podporucznik Jasieński ma pecha. Zanim zdąży wyjechać z przyległego do obozu terenu, zostaje przypadkiem aresztowany. W nocy z 28 na 29 września 1944 roku. Niemiecka żandarmeria ma przeprowadzić w Malcu, wiosce na południe od Oświęcimia, obławę na gospodarzy organizujących nielegalny ubój świni. Urban akurat tam przebywa w domu Pawiów, więc ostrzeżony o niebezpieczeństwie wychodzi ze wsi. Ma zabrać się wraz z innymi, zebrać się wraz z innymi konspiratorami w okolicy pod kapliczką na tzw. Grapie, zalesionym pagórku za wsią. Prowadzi go tam syn Pawiów, Kazimierz. Na ich drodze stają żandarmi. Obaj, doświadczony oficer i wiejski chłopak, popełniają błąd. Zamiast pozwolić się wylegitymować żandarmom, który, którzy zainteresowani są tylko nielegalnym ubojem, a nie podziemnymi organizacjami, zaczynają uciekać. Kazimierz rzuca się w pobliskie zarośla. Żandarmi strzelają, ale chłopak nie zostaje trafiony. Idący kilka metrów za nim, urban, zamiast jak paw, próbować szczęścia w gęstwinie, zwraca się i biegnie w stronę pobliskich dworskich zabudowań. Jest dobrze widoczny na otwartej, oświetlonej światłem księżyca przestrzeni i tym razem Niemcy nie pudłują. Cicho ciemny pada, ugodzony kulami w brzuch i udo. Urban ma przy sobie niebudzące podejrzeń dokumenty na nazwisko i imię Stanisława Kozieła z Bulowic. Ale ma także liczne szkice i mapy KL Auschwitz wraz z oznaczonymi na nich obiektami przemysłowymi. Powiadomieni przez żandarmerię funkcjonariusze obozowego Gestapo przewożą ciężko rannego mężczyznę do Auschwitz. Jasieński wymaga natychmiastowej operacji, która zostaje przeprowadzona przez więźniów chirurgów w szpitalnym bloku nr 21. Pracujący tam więźniowie z obozowego podziemia próbują nie dopuścić do przesłuchania Urbana przez gestapo i każą mu udawać ciężko chorego. Do pobranej od niego próbki moczu dodają kilka mililitrów krwi, co ma świadczyć o poważnym uszkodzeniu nerki, a jemu samemu podają morfinę i środki nasenne, by jak najdłużej pozostał nieprzytomny lub zamroczony. Konspiratorzy w Auschwitz poważnie obawiają się o bezpieczeństwo siatki, chociaż Wawrzyczek uspokaja ich w grypsie, że urban zna zaledwie kilka partyzanckich kryjówek, które można łatwo ewakuować. Partyzanci czyszczą wszystkie miejsca, o których może wiedzieć urban, i wysyłają do dowództwa prośbę o przesłanie do Londynu specjalnej wiadomości. Chodzi o to, aby radio londyńskie nadało komunikat w języku niemieckim. Grożąc, że w razie śmierci Urbana nastąpi odwet na oficerach niemieckich znajdujących się w niewoli angielskiej. Audycja zostaje wyemitowana w drugiej połowie października 1944 roku, a Urban pouczony, by ujawnić się jako żołnierz cichociemny. Ale śledztwo Gestapo postępuje nawet w czasie, gdy Urban jest nieprzytomny. Po znalezieniu przy Jasińskim map i planów, Niemcy robią się bardzo nerwowi. Spodziewają się dużej akcji partyzanckiej i próby uderzenia na obóz. Ogarnia ich istny szał poszukiwania partyzantów, a z drugiej strony psychoza strachu potęgowana faktem, że w ciągu niespełna dwóch miesięcy sosienki wyciągają z obozu ponad 20 więźniów. Organizując spektakularne ucieczki z wykorzystaniem partyzantów przebranych za SS-manów. Zamęt jest tak wielki, że któregoś dnia w Bielanach dochodzi do strzelaniny pomiędzy SS a Gestapo. Jedni i drudzy sądzą, że walczą z partyzantami. Straty armii krajowej są jednak poważne. Od połowy października 1944 roku do grudnia. Trafia do obozowego więzienia kilkunastu konspiratorów, w tym 17-letnia Irena Manowska. Gestapo przenosi chociemnego Urbana z obozowego szpitala do celi w bloku śmierci. Niewiele wiadomo o jego dalszych losach. Ostatni obozowy gryps na temat podporucznika Jasieńskiego nosi datę 20 listopada 1944 roku. Donosi, że urban nie sypie i jest z nim kontakt. Ostatnim, który widzi go żywym, jest ocalony z obozu ksiądz Władysław Groz de Rosenburg, kapelan oświęcimskiego obwodu Armii Krajowej. Spotyka go 3 grudnia, gdy obaj czekają na przesłuchanie przez gestapu. Rozmawiają wówczas, a ksiądz go spowiada. Kiedy i jak Esesmani zabili cicho ciemnego, dokładnie nie wiadomo. Ale jak można wnosić z więźniarskiego kalendarza Urbana, wydrapanego na ścianie celi, w którym oznacza kolejne poniedziałki, staje się to prawdopodobnie między 4 a 7 stycznia 1945 roku. Tymczasem Stanisław Chybiński znów zapisuje swój udział w wielkiej historii. Od drugiej połowy 1943 roku. Sporym przekształceniom ulega obozowa konspiracja. Związek organizacji wojskowej w wyniku działań Gestapo, licznych egzekucji, ale także deportacji więźniów Auschwitz do innych obozów koncentracyjnych w głębi Rzeszy zostaje poważnie osłabiony. Ale powstają kolejne albo na nowo się organizują dawne struktury. Latem 1944 roku, w obawie, że Niemcy przygotowują plany likwidacji obozu i wszystkich więźniów, łączą one swoje siły i tworzą Radę Wojskową o Święcim. Prym wiodą w niej struktury akowskie podporządkowane Bernardowi Świerczynie oraz PPS-owskie w połączeniu z austriackimi komunistami, na czele których stoi Józef Cyrankiewicz. Rada Wojskowa Oświęcim podlega komendantowi Obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej, czyli Janowi Wawrzyczkowi. Jednak mniej więcej od połowy roku w kontaktach z obozową organizacją coś zaczyna szwankować. Wawrzyczek narzeka, że Józef Cyrankiewicz, pseudonim ROT, który traktowany jest jak żołnierz Armii Krajowej, coraz częściej podsyła mu komunistów, którzy nie chcą podjąć walki pod obozem. A których z narażeniem życia trzeba przerzucać do generalnego gubernatorstwa albo na południe. Tymczasem Wawrzyczek potrzebuje ludzi, którzy gotowi są walczyć na miejscu. W dodatku nie wszystkie informacje o sytuacji w obozie docierają do Wawrzyczka. Coraz częściej zdarza się, że konspiracyjnymi kanałami PPS trafiają one do Krakowa z pominięciem struktur armii krajowej. Podobnie współpracy z Cyrankiewiczem ocenia w tym czasie Chybiński. O stosunku Cyrankiewicza do AK świadczy zresztą jeden z grypsów wysłanych wówczas przez niego do działaczy PPS. Niech te kutasy z AK nie martwią się o to, kto ma ustanawiać, dokonywać wyboru tych najwartościowszych elementów, które trzeba koniecznie ocalić dzięki ucieczce z obozu. Kiedy w październiku 1944 roku Zygmunt Walter Janke, komendant Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, poleca przekazać Cyrankiewiczowi pełnomocnictwa do kierowania w Radzie Wojskowej oświęcim strukturami Armii Krajowej na terenie obozu, Stanisław Chybiński samowolnie przekreśla akt nominacji i dopisuje na nim nieaktualne. Potem obszernie wyjaśnia komendantowi swojej decyzji. Jest to tylko niecna robota kilku smarkaczy, którzy uważają się za mędrków i przyszłych zbawców ludności przez skrajny socjalizm. To jednak dziwne postępowanie Rota uważam za konieczne zbadać i dlatego pozwoliłem sobie nominację Rota do wyjaśnienia sprawy wstrzymać. W jednej z ostatnich akcji przeciwko Konfidentom, Jan Wawrzyczek, dowódca obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej, zostaje ciężko ranny. Jednak Chybiński wciąż tkwi na posterunku. Doczeka pod Auschwitz nadejście Armii Czerwonej i oswobodzenia obozu. Wciąż pozostaje w konspiracji. Kiedy w dworze w Kańczudze zaczynają panoszyć się Sowieci, przenosi się do Oświęcimia i zamieszkuje w domu Heleny Stupki, też konspiratorki. Towarzyszy mu Bronisława Dębińska, przyjaciółka Ireny Manowskiej, zatrudnioną od lat w dworze Manowskich jako pielęgniarka i podobnie jak Irena zaangażowana w pracę akowskiej konspiracji. Bronisława jest już narzeczoną Stanisława. Oboje opiekują się Ireną Manowską i Janiną Mydlarz, pseudonim Starucha, żoną Jana Wawrzyczka. Kobiety aresztowane jesienią 1944 roku przez Gestapo i osadzone w obozie, zdołały uciec z Marszu Śmierci. Irena jest w ciąży. 18 kwietnia 1945 roku rodzi córkę, której nadaje imiona Irena Zofia po mamie i babci. Umiera w dwa tygodnie po porodzie, nie zdradziwszy nazwiska ojca dziecka. Miejscowi jednak potrafią liczyć i ustalają, że poczęcie dziewczynki musiało nastąpić w sierpniu 1944 roku w czasie, gdy w dworze Manowskich przebywał porucznik Jasieński, czyli cichociemny urban. Jeszcze wiele lat po wojnie będą twierdzić, że ojcem dziewczynki jest skoczek. Poza wieścią gminną nie ma jednak na to żadnych dowodów, ale też nie można jednoznacznie tego wykluczyć. Partyzanci Sosienek przewożą ciało Ireny Manowskiej do Mucharza i chowają w rodzinnym grobowcu. Aresztowanie Chybińskiego przez komunistyczne służby bezpieczeństwa i rychłe zwolnienie jest dla niego sygnałem, że powinien z Oświęcimia uciekać. Opuszcza miasto wraz z narzeczoną i córką Ireny. Ujawnia fakt przynależności do Armii Krajowej w 1947 roku. Żeni się z Bronisławą, z tego związku narodzi się dwóch synów, i zmienia miejsca zamieszkania, by mylić tropy. Pracuje w budownictwie w Koninie, Gdańsku, Wrocławiu. Po 1956 roku zostaje oskarżony o szkodnictwo gospodarcze i pięć lat spędza w więzieniu. Nie sposób rozstrzygnąć, czy to efekt zemsty Cyrankiewicza, w tym czasie premiera komunistycznego rządu, czy faktycznych nadużyć. Tadeusz Sobolewicz, były więzień obozu, aktor, mój przyjaciel, który wiele lat poświęcił na dokumentowanie losów więźniów Auschwitz, którzy po wojnie byli prześladowani przez komunistów, nie ma wątpliwości, zalicza Stanisława Chybińskiego do tych wyklętych, niezłomnych. W jednym ze swoich artykułów pisze Stanisław Chybiński nr 6810, członek obozowego ruchu oporu, uciekł z KL Auschwitz. Ponieważ posiadał dokumenty poszukiwane przez Urząd Bezpieczeństwa i Józefa Cyrankiewicza, nękano go ciągłymi rewizjami, a w końcu aresztowano i skazano na prawie pięć lat pozbawienia wolności. Stanisław Chybiński umiera we Wrocławiu w 1971 roku. W 2019 roku, podczas remontu poddasza w rodzinnym domu Stubków przy ulicy Muńskiej w Oświęcimiu, odkryto skrytkę, w której znaleziono broń, granaty i dokumenty datowane od stycznia do października 1945 roku. To rozkazy Inspektoratu Bielskiego Armii Krajowej, odręcznie szkicowane mapki i rota przysięgi Armii Krajowej. Większość z nich podpisana została pseudonimem Lach, pod którym ukrywał się Stanisław Chybiński. W jednym z dokumentów datowanym na styczeń 1945 roku znajdują się wytyczne na czas sowieckiej okupacji. Można przeczytać m.in. o potrzebie wzmożenia zasad konspiracji, bezwzględnego ich przestrzegania, nieujawniania się wobec Armii Czerwonej, nawet w momencie ewentualnej walki z Niemcami. Żołnierze AK w ostatnich dniach hitlerowskiej okupacji mieli przeciwstawiać się próbom ewakuacji Polaków przez władze niemieckie, zdobywać broń na wycofujących się oddziałach Wehrmachtu, Zabezpieczać ją przed zniszczeniem i melinować oraz prowadzić działalność wywiadowczą w stosunku do nowo instalowanej władzy. W rozkazie z maja 1945 roku Chybiński napisał: Apeluję do wszystkich żołnierzy, by nie zapomnieli, kim są, że pełnią szczytną służbę w szeregach broniących honoru i całości granic najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. "Tak nam dopomóż Bóg i syna jego męka, przysięgaliśmy on dziś. Widzimy, co dzieje się dziś. Część skomunizowanego wojska, w oparciu o siły bolszewickie, szerzy gwałt szeroko, krzycząc na świat, że walczą w imię demokracji, przynosząc nowe formy ustroju, nowe życie, odrodzenie się ducha sprawiedliwości, prawa i Bóg wie czego jeszcze, a w zaślepieniu swym i w imię tych idei stosują." mieszane gestapowsko owskie metody. W oczekiwaniu na kolejny odcinek subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do naszych patronów, lub poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj na YouTube. Do usłyszenia.